sądzę, że to jest pewnego rodzaju mądrość mieszkańców. Po prostu, nie wiem, ja aczkolwiek jestem uroczym człowiekiem, ale głównie mądrość mieszkańców, którzy nie lubią być oszukiwani, okłamywani, mamieni różnymi rzeczami. Jeżeli pani sobie teraz na spokojnie już posłucha pana Ptaszkiewicza, pana Gibałę czy pana Leśniaka, to pani zobaczy, co oni opowiadali. W takim razie rozumiem, że pan jest spokojny o wygraniu w drugiej turze. Raczej tak. Czyli gdybym uważał, że mogę przegrać wybory, to bym nie stał.